Witamy serdecznie na imprezie drugiej edycji rajdu Transport Ride ze Świnoujścia do Środowa-Zdroju. W tym roku 26 uczestników, przejechanych prawie 600 km. Wszyscy dotarli szczęśliwie, frekwencja jak zawsze dopisała. W tym roku bez żadnych poważniejszych kontuzji, za wyjątkiem otarć, bolących kolan, rąk, nic wielkiego się nie wydarzyło. Oprócz oczywiście rajdu, oprócz oczywiście kilometrów przejechanych, znajdujemy czas na rozmowy o biznesie, na rozmowy o przyszłości transportu, o kierunkach rozwoju naszej branży. Ale to wszystko jest możliwe dzięki wsparciu sponsorów i zaangażowaniu pewnych osób. Główną osobą tutaj organizującą nasz event jest pan Przemysław Nis, prezes firmy Alkoper, no ale również główni sponsorzy, grupa DBK, która jest największym dealerem firmy DAF w Polsce, VB Leasing, największy gracz w usługach finansowych w naszej branży, Orlen, no i oczywiście firma DAF, która jakby również nas wspiera. Również każdy z uczestników, który tutaj z nami jedzie, to jest właściciel większej, bo też myślę, ale przeważnie dużej firmy transportowej. Oni również, będąc uczestnikami, jakby dokładając się do tej idei, są również sponsorami tego rajdu, więc każdy tak naprawdę tutaj dokłada tą cegiełkę do organizacji tej naszej imprezy. Prawda, jest to druga edycja rajdu, aczkolwiek nasz pierwszy udział. Jako firma, która promuje sport, sportowy tryb życia, postanowiliśmy również wziąć udział w tym przedsięwzięciu, szczególnie z racji tego, że mamy dosyć zacieśnioną współpracę z grupą DBK, jak również ze Stowarzyszeniem Przewoźników ze Śląska. Wspólnie z tymi firmami łączy nas na co dzień wiele wspólnego. Dużo czasu spędzamy na rozmowach biznesowych. Również wspólnie do tej pory zawarliśmy ponad 350 umów. Z racji tego, że dużo czasu spędzamy na polu biznesowym, postanowiliśmy również wziąć udział w tej bardzo ciekawej imprezie. Impreza, jak przyznam, była bardzo wymagająca. Należało się do niej szczególnie przygotować. Ja ze swojej strony praktycznie całą zimę przechodziłem na zajęciach spinningowych. Tegoroczna pogoda pozwoliła w połowie miesiąca lutego podjąć już treningi na powietrzu, treningi rowerowe. Były to spokojne przygotowywania się. Także mam nadzieję, że również we wrześniu firma VB Leasing weźmie udział w kolejnej edycji tego rajdu. Jesteśmy na mecie drugiej edycji Transport Ride. Wszyscy dojechali cało i zdrowo. Przemierzyliśmy tym razem 572 km, robiąc dziennie grubo ponad 100. Taki trudny dzień to był dzień trzeci, gdzie już bolały nas nogi, a musieliśmy zmierzyć z dystansem 140 km. Gdzieś w dywanie traci blask, dżin z tonikiem niedopity, śmieszna miłość, nietrafiony strzał. Wiosną, gdy drzewa, zimą, gdy słońce. Udało nam się to przejechać głównie dzięki temu, że wspieraliśmy się nawzajem wszyscy. Jeden drugiemu pomagał, a także dlatego, że większość zawodników wcześniej przygotowywała się, jeżdżąc sobie na różne treningi w swoich lokacjach. Również zorganizowaliśmy 3 treningi wspólne wokół zalewu Pogoria w Dąbrowie Górniczej. Także to nas na pewno wzmocniło. Jedna rzecz jest pewna, nie zatrzymujemy się tutaj w Świeradowie, tylko we wrześniu dokładnie stąd. Wyjedziemy w kierunku Śląska, przemierzając te przepiękne góry po drodze. Wtedy już nie będę się mógł pewnie pochwalić tak długimi dystansami, ale przewyższenia będą na pewno dużo większe niż tutaj. Iron Maiden w samochodzie,
charyzmę. Nie bądź dzieckiem, to był tylko sen. Dzisiejszy wieczór jest inauguracją dla wszystkich ciężkich 5 dni rajdu transportowców, który ma na celu i za ideę pokazanie środowisku, ale też nie środowisku, że transport to nie tylko ciężkie, duże, brzydkie samochody, ale to również proekologia, przyroda, działania proekologiczne, zwiedzanie, realizacja pasji i generalnie integracja środowiska transportowego. Działamy wszyscy wspólnie, jest to event, który łączy, a nie dzieli, więc na pewno wiemy, że będzie kolejna edycja, na którą również Państwa zapraszamy. Cierpki smak,